mecz gospodarzy turnieju reprezentacji Polski z reprezentacją Estonii. Skład drużyny Estonii na naszych ekranach. Reprezentacja Polski dzisiaj w następującym składzie. Swoją siłę, co prawda po pierwszej tarcji przegrywali 1-2 pomiędzy Sterbenca i Pocinoka. Pierwszy krążek dla Estończyków i oni ruszyli błyskawicznie. Dobre podanie na prawą stronę, jest już trójka Polaków w środku, uderzenie Maciejna. Kusak w odpowiedzi sprawdził czujność estońskiego bramkarza. Ciepielewski wygrał wznowienie. Błyskawiczne uderzenie Sienkiewicza. Ileż znaczy ból. Erik Pocinok ustawiony po drugiej stronie. Marek Pocinok. Uderzenie z niebieskiej linii. Jeszcze dobitka Timofiejewa. Szczepkowski wyszedł. Teraz Polacy muszą wracać pod bramkę Szczepkowskiego. Czas przerwy. Teraz można już rzucać krążek i kontrakcją. Jogi do środka. Szczepkowski, gol! Wykorzystują Estończycy fakt, że Szczepkowski nie zamroził krążka. Klaus Kaspar Jogi. Pierwsze uderzenie obronił polski bramkarz, a potem nieszczęśliwe wybicie krążka i pokoleus na prawą stronę. Pocinok stracił równowagę, ale zdołał odegrać krążek. Pocinok i 2-0. I po raz drugi w krótkim czasie wykorzystują grę z przewagą jednego zawodnika. Polska 0, Estonia. Maciaś uderzenie, ale estoński bramkarz. Skuteczność Estończyka. Jeszcze raz Schaefer, tym razem zablokowane uderzenie i gol! Krzysztof Maciaś! Próbował Schaefer, krążek gdzieś tam ugrzązł, a Krzysztof Maciaś precyzyjnym strzałem pod poprzeczkę. Mentz na niebieską. Gol! Gol! Reklamował jeszcze bramkarz estoński zagranie wysokim kijem, ale mamy 2-2. Nie był kij uniesiony powyżej poprzeczki. Estończycy gubią krążek, też się mylą. I teraz szansa przed Polakami. Krzysztof Maciaś, gol! Krzysztof Maciaś! Drugi gol tego zawodnika! Popisowo wykonana kontra, niczym najazd, niczym rzut karny w hokeju, pokonany Aganezow po raz trzeci na 58 sekund przed zakończeniem. Konceus, Szczepkowski, spojenie teraz, słup złapał lewą ręką niczym muchę ten krążek i nie miał bramkarskiej rękawicy, gołą ręką, a tu rozpoczynamy trzecią tercję. Sterbenc i zażegnał niebezpieczeństwo, w odpowiedzi Polacy. I kaskiem walczyło życie, jak w slangu sędziów hokejowych mówi się o takich sytuacjach. Kusak przed bramkę! A tu jeszcze raz zagranie Maciaś po bandzie, ale zbyt lekko i Pocinok przejął krążek. Timofiejew jeszcze do boku i gol! Mamy bramkę wyrównującą. 12 sekund. Miał sporo miejsca, sporo czasu estoński zawodnik i strzał, ale dobrze Marlon Wróbel ustawiony w defensywie nie dopuścił, aby ten strzał doslał. Reinslau, ale odebrali mu krążek Polacy. Krzysztof Maciaś broni estoński bramkarz. W odpowiedzi Konceus do środka. Szczęście teraz przy Polakach nie... Pocinok i Maciaś. Pocinok sprytniejszy. Do...
Ryzykownie, ale kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije! Gol! Michał Kusak, zdobywcą złotego gola w pierwszym meczu polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata Dywizji 1B. Wykorzystana gra z przewagą jednego zawodnika. Odbił się krążek od słupka. Pechowa interwencja Aganezowsa. Szczęście. Zapraszamy na platformę Polski Hokej TV. Do zobaczenia, do usłyszenia.